Siemanie! Ooo! Ale to ja mam ci na kolana usiąść? A nie mam gazu? Dobre, dobre. Co sprzęgło to jest, wiesz? A co, hamulcem mam pydować? A nie widzę tego głosu. No musi. Daniel ci pokaże plakat. Widziałeś? Jak ci się podoba? Zajebisty. Chodź na dół, ci pokażę coś. Pokaż. Nie za dużo, ale coś ci pokażę. A słuchaj, a powiesz mi, kiedy kupujesz motocykl? Na świętego dygdy. Czyli? Nigdy. Nie, ale powiedz, ale tak uczciwie powiedz. No. Nie no, kupię, jeszcze trochę. Ale jaki? Cierpliwość. Już coś wiesz? Tak. A, używanego KTM? Nie. To co, dasz mi się przegolnąć z moim tym? No, tak. No. No to chodź. Już umiał? No. Nie zapomniałeś? Nie. A będę mógł bączka walnąć? Nie. Dlaczego? No jest! Sam on! Ja cię! Szyby przyciemniłeś? To czemu ja wtedy nie widziałem? A jak się jeździ? Poślepił cię plak z zajebistości. No, a powiedz, a coś ci skipowałeś go? Ma więcej nie, koni? Nie. Czyli 500? Tak. Nie, 260, nie? A ja co, byłem z Kubą na żwirowni, nie? No. I tam auta stały, po sekundzie robili, ten wjechał w te auta, jak został włączki cadzić. I ja mówię, tej no za dziadkiem, no kurde. Przypałowiec tak jak dziadek. Przypałowiec normalnie jak dziadek. Ale to ja mam ci na kolana usiąść? Haha, co? A jak ja że tam ty siądę? Wsiadasz na moje miejsce? Odjadę. A, dobra. Ło, ale petarda. No to jednak dał mi się golnąć. Jak się cieszę! Jak się cieszę! A tu masz jakieś niebieskie cyferki. Co to jest? Twój iloraz inteligencji. Pasy zapinasz, czy jak? O, patrz, ty, jakie to ma hamulce dobre. Wiesz, że mi nikt nie powiedział, że w mojej bejce jak dłużej przytrzymam, to wyłączam wszystkie systemy? A to po tą górkę bym mógł podjechać? No nie wiem, spróbować możesz. Dałbym radę? Skąd mam wiedzieć? Ty, patrz do tyłu, jak jedziesz do tyłu. Ale tam nic nie ma. No. No co tam może być? Sąsiad, jego płot. Ale jesteś pewien, że mogę tu podjechać? Na chwilę możesz spróbować. To mało, spokojnie. Jak nie wiedziesz, to się zjedz do tyłu i włączysz napędy. Ja bym wolał, żebyś ty jednak. Nie zwalimy się? Nie. Puść hamulę. 44%. Co jest? Dobra. Zobaczymy, co tutaj się stanie. Tam ty auto automatem jeździsz, a ty no właśnie, gaz i hamulec razem czy... No, jedną nogą. Nie, jedną gaz, a drugą hamulec, no, jednocześnie. No. I co teraz, mam cofnąć? Kurwa, gaz i hamulec tu się jednocześnie. Patrz, jak zrywu. Teraz do przodu. 15 lat więzienia. Kryzys finansowy zaczyna docierać na polski rynek mieszkań. Mamy spadek cen nieruchomości. Tu się przestań pierdolić. Nie, bo tam jest mur betonowy, wiesz? Dobra, co patrz. Ja bym wolał ciebie nakręcić, jak ty wjeżdżał. Chcesz? Spróbujesz ty sam? Spróbuję. A ja ci nagram. Ja nie dałem rady. Jechał, jechał, jedzie. No bo z rozpędu. Cwaniaczek, cwaniaczek. Offroadowiec Daniel. Swoim to można jechać, nie? A nie swoim to tak głupio. Znowu bym mu odwalił jakiś numer i by znowu było. Bo się obraził. Dobra, lecisz Daniel. Nie, on teraz chce, żebym ja to zrobił. Idzie. Aż mu śnieg wtedy cały z dachu zleciał. Nie, jednak nie da mi się, nie da. Kan zrobi? Tyłem będzie wjeżdżał. O ja cię.
idzie, patrz, o, na bok, na tym. Tam jest taka skarpa i tam jest taka. O, tyłem nie da rady. Tam widać kawałek. Jest tam kawał muru ceglanego. No, z rozpędu poszedł. Ładnie. On może bokiem tu wlecieć. No to boki, teraz będą boki. Teraz bokiem wleci. No, ładnie, ładnie, dobra, tam krawężnik jest. Dobrze. Ale go namówiłem. Się rozchodził. Teraz na enduro będzie przyjeżdżał tu do mnie. Na offroad. Tutaj tak zamiast kłada będzie miał. Oj, model, model. Oj, model, model. Ale mi nie da, nie da mi, nie, nie. Tu mnie tak samego zostawi? A jednak. O, gamon. Patrz, no bokiem, bokiem, bokiem chcę tam wjechać. I w BM-kę mi tam pewno chlapać, osypać. Rewanż za Golfa. Wjedzie na skarpę? Zobaczymy. Wjedzie. Powie Jarek, wypchnij mnie. Dajesz, dajesz. O, ale mu przednie koła poszły do góry. Jeszcze bokiem. Namówiłem go na jazdę bokiem. Lubi to, lubi. Co ten wyprawia? No, na trzech kołach, jedno w powietrzu. Tak zaparkuje i pójdzie. Ale walczy. O, ale mu zamieliło. Ładnie. Kiedyś rozpracujemy te napędy. No, ale fajnie ci szło. Powiem ci, tak, że gitara. Jak super. A nie twój nawet. Dopiero byłaby afera. Dopiero była afera, nie? Szkoda, że Sławasa nie było, nie? Bo ten to zawsze ma pecha. Jak my tutaj upalamy, to go nie ma, nie? A ty patrz, bo ty masz fajny, taki fajny napis. Poczekaj, muszę go sfilmować. Calvin Klein? Teraz tak się nazywasz? Na drugie tak. Calvin Klein, w czym mogę pomóc? Może parówkę, może kawę, może zapalniczkę? Dzięki. Nara. Nie? Nara, hejos.